Gdy w zadaniu jest wyraźnie powiedziane, że płatności są dokonywane w pewnej ustalonej wysokości przez ustalony również okres czasu w tej samej wysokości, cyklicznie, powtarzalnie, możemy mówić, że mamy do czynienia z anuitetami. To są na przykład wysokość stypendium socjalnego, renta, emerytura dokonywana cyklicznie, czy też składka na fundusz emerytalny. Możemy ustalić, ile wynosi wartość zgromadzonego kapitału po określonym czasie, czyli możemy ustalić wartość przyszłą, albo tutaj załączonego tutaj po lewej stronie wzoru, do którego wystarczy podstawić stałą płatność, obowiązującą stopę procentową oraz czas trwania takich wpłat. Można też skorzystać z gotowych tablic finansowych, gdzie wartość przyszłą można bardzo sprawnie ustalić, przemnażając stałą płatność przez mnożnik, który można znaleźć w odpowiedniej pozycji w środku tablicy. W tej tablicy, znając czas trwania, na przykład 7 lat i obowiązującej stopy procentowej w każdym kolejnym z tych okresów, można ustalić pewną szczególną wartość. Możemy ją nazwać mnożnikiem, gdyż jeżeli tą liczbę przemnożymy przez stałą płatność, która cyklicznie jest wnoszona, czy to jako składka emerytalna, czy też jako wartość kredytu bankowego, możemy ustalić przybliżoną wartość, jaką zbierzemy na koniec analizowanego okresu. Na przykład, tak jak w tym przykładzie, który podałam, 7 lat, kiedy w tym okresie obowiązuje stopa procentowa na poziomie na przykład 5%. Jeżeli wiem, że stała płatność była dokonywana w wysokości na przykład 1000 zł, to wystarczy tą kwotę przemnożyć przez mnożnik znaleziony w tablicy. A więc 1000 zł wpłacane przez 7 na przykład lat przy stopie procentowej rocznej 5% daje nam 1000 zł przemnożone razy 8,142, czyli po tym okresie wartość przyszła może wynosić 8142 zł. Takie tablice możecie samodzielnie wykonać u siebie w Excelu, pamiętając, że w środku tablicy mamy wartość tego wyrażenia, które mnożymy przez rentę. Tablice te jak najbardziej, jak mówię, do wykonania, tylko trzeba pamiętać o odpowiednim usztywnieniu wiersza i kolumny w tej tabeli.